Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj podam Państwu przepis jak upiec udka, aby wyszły smaczne i chrupiące oraz pięknie podane. Zapraszam na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tych udek. Dokładny przepis właśnie się Państwu teraz ukazuje. Z udka kurczaka wytnę część, która otacza mięso. Jest ona niepotrzebna, tak więc zostanie nam same mięso i jedna kostka. Będzie się wtedy bardzo fajnie jadło. O proszę, mamy same mięso i jedna kostka w środku. Mięso należy doprawić. Ja doprawię je solą, odrobiną pieprzu, słodką i ostrą papryką, tymiankiem i suszonym czosnkiem. Tak więc należy je posolić. Tak przygotowane mięso odkładamy na jakąś godzinę, aby przeszło przyprawianie. Uszykowałam sobie dwa naczynia do zapiekania. Lekko należy je naoliwić. Na dno rozkładam odrobinę cebulki. Na to pokrojone pieczarki. Do jednego naczynia układamy większe części z kurczaka. Podwijamy je do środka, tak więc wychodzi nam taka część. I taką właśnie układam z kurką do góry. Tutaj mam ułożone większe części z kurczaka, a tutaj ułożę kawałki. Wierzch mięsa posypuję jeszcze słodką i ostrą papryką. Tak przygotowanego kurczaka wkładamy do piekarnika na około godzinę. Temperatura 180 stopni, termooben góra-dół, no i pieczemy, aż skórka ładnie się zaróżowi. No i proszę, mięso już się upiekło. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj są pałki z kurczaka. No i proszę, mięsko gotowe. Podajemy z ulubionymi dodatkami. U mnie frytki, surówka, kawałek kurczaka. Odrobina pieczarek i gotowe. No i proszę, tutaj mamy większą część z udek kurczaka. Już zobaczymy, jak mięsko wygląda w środku. Bardzo mięciutkie, skórka chrupiąca i takie właśnie ma być. No i spróbujemy jeszcze kurczaczka. Rewelacyjne, bardzo mięciutkie. Skórka chrupiąca, przepyszna. Całe danie jest łatwe w przygotowaniu i bardzo smaczne. Pod kurczakiem mamy jeszcze pieczarki i cebulkę. Tak więc danie jest rewelacyjne. Polecam wszystkim. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.